Ludzie będą zamknięci na danym terenie, danym terytorium, a jedzenie będzie im zrzucane z góry z samolotów. Szokująca wizja przepowiednia Snowidza Jackowskiego dotycząca Polski. Gdzie to wystąpi w post, na kim, terenie. Dzisiaj przedstawiam wstrząsającą właśnie tutaj, no praktycznie no, zapowiedź tego, co może się wydarzyć, tego, co po prostu może mieć miejsce, no, ale o tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknij, że w dzwona dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Wejdźcie też na mego fanpage'a na Facebooku, zalekujcie go. Link do tego fanpage'a znajduje się w opisie tego filmu. Dzisiaj przedstawiam wizję, przepowiednia widzę Czkowskiego. No nie wiemy, czy to będzie mieć miejsce w praktyce, w rzeczywistości. Natomiast tutaj zapowiada, że pewien teren będzie tam sytuacja tyle niebezpieczna i to będzie teren w Polsce, będzie on zamknięty, wyłączony, jeśli chodzi o możliwość tam docierania, że do tego stopnia, że jedzenie będzie tam rzucane z góry z samolotu. Szokująca wizja przepowiednia. Co w takim razie musi się tam wydarzyć, że to Praktycznie jedzenie miałoby być zrzucane z góry. No i pamiętam, była przecież taka wizja przepowiednia, która mówiła o tym, że pewien teren zostanie zamknięty w Polsce, że tam będą kursować tylko pociągi, ludzie będą musieli mieć ważną przepustkę, albo będą kursować tam po prostu samochody jakieś urzędnicze, służbowe typu wojsko i tak dalej, tak? A więc no przerażająca sprawa. Ja muszę powiedzieć, tak, no to jest kompletna Sodoma i Gomora, że jedzenie ma być rzucane z góry. To co się musi wydarzyć na tym terenie? No, wydaje mi się, że jedyna odpowiedź słuszna w tej sytuacji to jest jakieś skażenie radioaktywne, czy skażenie po prostu biologiczne, czy też chemiczne. Skoro oni będą chcieli zrzucać na przykład tutaj jedzenie, zresztą to też jest ciekawa sprawa, tak. No, jak zrzucać po prostu z samolotu jedzenie? Przecież no nie na, na spadochronie, czy to się z, w jakiś sposób zniszczy? Czy tak? Chociaż no, są różne możliwości, są różne możliwości techniczne, tak? Są takie sytuacje, grupy spadochroniarskie, gdzie przecież też jest na przykład rzucany jest czołk, tak? Czy jakiś sprzęt wojskowy na specjalnym, wzmocnionym spadochronie? No ale sami rozumiecie, tak? Dosyć dziwna sprawa, bo z reguły, jak na przykład pojawia się informacja jakiejś pomocy humanitarnej czy pomocy żywnościowej, no to nam się kojarzy, nie wiem, Afryka, podjeżdża jakiś tir, nie wiem, Czerwonego Krzyża, Karitasu, jakiegoś tam. E, no, nie wiem, jakiejś organizacji po prostu humanitarnej, no i z tego tira na przykład jest rozdawane jedzenie czy jakaś woda, tak? Ludzie stoją, ręce wyciągają, a tutaj sytuacja była tyle, byłaby na tyle dramatyczna, że to jedzenie będzie zrzucane praktycznie z góry. A więc, no, szok i niedowierzenie, wsząsająca praktycznie sytuacja, wsząsająca praktycznie historia jeśli chodzi o to co ma nas czekać I tutaj jasno jest mówi w ten sposób tak że yy, ta wizja jego ona prawdopodobnie będzie dotyczyła e, terenu poza Polską, ale nie wykluczył tutaj jasnowic Jackowski, że ta sytuacja może mieć miejsce w Polsce. No nie, wiele osób też kojarzyło to, że ta wizja może się przecież łączyć z inną wizją, przepowiednią Jasnowidza Jackowskiego, który mówił o tym, że pewien teren w Polsce będzie wyłączony, że ludzie z tego terenu będą po prostu samoistnie przemieszczać się, będą opuszczać ten teren. No oni mogą opuszczać ten teren w związku z pewnym zagrożeniem, chociaż według Jasnowidza Jackowskiego to zagrożenie ma być bardziej słowne niż realne, czyli na przykład może być jakieś potencjalne, no na przykład zniszczenie elektrowni atomowej na terenie Ukrainy, będzie na przykład informacja, że przedostała się chmura radioaktywna i ludzie znajdujący się przy granicy z Ukrainą będą praktycznie opuszczać te tereny w obawie o bezpieczeństwo, o swoje zdrowie, tak? Chociaż okaże się, że to po prostu będzie niczym niepodyktowane, będzie to bardziej stre, strach i lęk, tak? No przerażająca hmm, sytuacja, przerażająca tutaj wizja przepowiednia Snowidza Jackowskiego który mówi w ten sposób, zamknięty teren, na który będzie zrzucane jedzenie. Jedzenie będzie zrzucane z góry. No, wiadomo, to pewnie jedzenie byłoby w jakiś sposób zabezpieczone, w jakichś skrzynkach i tak dalej, tak? To nie byłoby tak, że to po prostu jedzenie byłoby zrzucane i, byłoby, i ono by się niszczyło, tak? To w, jakoś, w jakiś sposób byłoby to opracowane, ale co takiego musi się wydarzyć, że na przykład nie wiadomo, nie wiedzie tam wojsko, nie wiedzie po prostu tam transport, czy jakiś po prostu odpowiedni. Służby na tyle będą się obawiać, że wolą po prostu wysłać pilota w samolocie, który na przykład będzie zrzucał jedzenie. To jest przerażająca sprawa. Jeśli chodzi o to, co nas ma czekać, tak co po prostu nas czekać ma. zresztą Jasnowic Jackowski mówi w ten sposób, że jeśli chodzi o 2023 rok, a więc ten rok, który już za chwilę będzie mieć miejsce, bo kiedy nagrywam, jest praktycznie połowa grudnia 2022 roku, to mój Jackowski mówi w ten sposób, obawiam się najgorszego, tak, że 2023 rok będzie zdecydowanie najgorszym rokiem z ostatnich trzech lat, będzie to najgorszy rok. Po pod względem zdrowia, pod względem życia ludzi, pod względem, pod względem bezpieczeństwa ludzi, no i że na włosku wisi konflikt, wojna, ale realna pomiędzy NATO a Rosją, konflikt totalny, wojna totalna. Oczywiście ta wojna już to ma miejsce teraz, tak, no bo NATO wspomaga, czy pomaga Ukrainie militarnie, finansowo i humanitarnie. Ale tutaj może być na przykład wypowiedziana um, wojna bezpośrednia pomiędzy Rosją a NATO, czy pomiędzy NATO właśnie a Rosją. Zresztą ostatnio sekretarz generalny ONZ, nie ONZ, co ja mówię, um, NATO, sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg, właśnie opowiedział się na ten temat, że istnieje bardzo duże ryzyko, że może dojść do, 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 do wybuchu takiej wojny. A więc no przerażająca sprawa, jeśli chodzi o to, co nas czeka, to, co może mieć miejsce tak, w związku z tym co się może praktycznie tutaj wydarzyć zresztą Jasnowic powiedział w ten sposób że jeśli chodzi o Europę to jest bardzo wysoki alert tak, ehm, wojny że jest praktycznie wiele państw w, w Europie, wiele państw będących w NATO jest w stanie gotowości, nawet Jasnowic Jackowski miał taką wizję gdzie widział po prostu obrazkowo, że lufy są wycelowane, broń jest wycelowana tak by to wszystko było gotowe, tak ehm, oczywiście ta wizja była taka ona bardzo ob, o, obrazkowa, ale no wiadomo, jeżeli na przykład mamy sprzęt wojskowy, no to z reguły ten sprzęt wojskowy jest po Polsce, tak, w jednostkach wojskowych, w garnizonach, jest on schowany gdzieś po garażach, po jakichś tam, jak to się nazywa, tam takich specjalnych po prostu pomieszczeniach i tak dalej. Natomiast tutaj te lufy miałyby być wystawione, czyli już by było, miało być blisko tego, że miałby dojść do wybuchu wojny. Zresztą ja też przypominam, przypominam sobie taką wizję przepowiednia Snowidza Jackowskiego, który mówił o tym, że Białoruś na przykład, obstawiony na swojej granicy, nie tylko z Polską, ale także z innymi państwami, e, wojsko, że tam będzie mnóstwo wojska. Pewnie zrobi to na polecenie tutaj tej Rosji, tak, Putina, a więc no cała Europa będzie w stanie gotowości, w stanie wojny. Zobaczmy sobie, co się dzieje teraz w Polsce. Ludzie dostają powołania do wojska. To, o czym mówił, to, co praktycznie już zapowiadał Jasnowic Jackowski, to, o czym ja też mówiłem na moim kanale, co już mówiłem praktycznie rok temu, czy też dwa lata temu, że e, ludzie na początku dostawali powołania do wojska w pewnych regionach pewnie sprawdzano, testowano tutaj w ten system. I to wtedy był Dolny Śląsk, tak? Śląsk. Ja mówiłem, że to pewnie jest sprawdzanie, jak to, jeśli chodzi o ludność, jeśli chodzi o adresy zamieszkania i tak dalej, i że to potem może być, że to jest testowane w danym regionie, a potem będzie to po prostu realizowane w całym kraju. No i teraz się okazuje, że ludzie dostają praktycznie powołania w tutaj w całym kraju, tak? Na przykład dostał z taką znaną osobą, tak? To na przykład tutaj Kuba Sienkiewicz, dobrze, dobrze mówię, ten lekarz z Warszawy, ale też muzyk, tak? Elektrycznych gitar, lider elektrycznej gitary z zespołu, który właśnie, on jest rocznik 61 i dostał powołanie do wojska. Tak, no dosyć to jest kontrowersyjna sprawa, no bo on 61 rocznik, to ile ma, on już ma 61 lat, tak, a mimo tego dostał mm, właśnie powołanie do wojska, no pewnie na pewnie jakieś ćwiczenia, tak? No właśnie, no ale pewnie y, tutaj, gdyby doszło do wybuchu wojny, to pewnie lekarze też po prostu by, byli przydzieleni do specjalnych tutaj jednostek e, medycznych i tak dalej. Jestem ciekaw, co wy na ten temat sądzicie, co na ten temat myślicie na temat tej wizji przepowiedni jasnowidzenia co takiego się wydarzy, co będzie mieć miejsce miejsce właśnie w Europie, w Polsce. No wiadomo, że Polska też jest narażona bardzo, bardzo mocno, tak, o tym też mówi jasnowidz Jackowski, no i nie trzeba być jasnowidzem, żeby o tym wiedzieć ze względów geopolitycznych, no bo przecież my graniczymy tutaj z obwodem z czyli z Rosją praktycznie, tak, z tutaj Białorusią. Z Ukrainą mamy dobre relacje, ale gdyby Ukraina została całkowicie podbita, to potencjalny atak Rosji mógłby się odbić z terenu właśnie Ukrainy na Polskę. I to jest właśnie ta sytuacja, jakby niebezpieczna. No właśnie, jestem ciekaw, co wy na ten temat sądzicie, co na ten temat myślicie, tak? Jeśli chodzi o to, co może nas spotkać, co może mieć miejsce, i czy rzeczywiście ten 2023 rok to będzie najgorszy rok z tych ostatnich trzech lat, a więc 2020, 2021, 2022, a czy 2023 miałby być najgorszym, no a zobaczmy sobie, w jakie były te ostatnie lata, one były nieciekawe, tak? To, co takiego ma się wydarzyć w tym 2023 roku, że mamy go o ten rok uznać za jeszcze gorszy, niż. Te poprzednie lata, tak? To wszystko dzisiaj. Pozdrawiam, zostawcie suba, trzymajcie. Się, cześć.